Ja zaczynałam na planie serialu Egzamin z życia i byłam wtedy na drugim roku studiów, także to było duże zaskoczenie dla wszystkich. No wiadomo, przyjaciele bardzo kibicowali i oczekiwali z niecierpliwością na efekt moich pierwszych dokonań. No a rodzice wiadomo też, bardzo byli szczęśliwi, dumni i bladzi i zbierali wszystkie jakieś wycinki z gazet i obserwowali namiętnie moje poczynania. O tym, że będę aktorką, zadecydowałam w sumie dosyć późno, bo na czwartym roku, jak byłam w liceum, a wcześniej chciałam być siatkarką. Trenowałam codziennie i modliłam się o 1,80 cm wzrostu. Na szczęście Bóg mnie nie posłuchał. Zamiast wzrostu dał mi kontuzję, która przekreśliła moją karierę sportową, ale za to wypełniłam tą lukę teatrem i tą pasją. To zależy od sceny. Ja mam taką metodę, że nie uczę się na pamięć od początku do końca, tylko sobie naczytuję teksty. Czasami naczytuję parę razy, później do nich wracam. Te bardziej emocjonalne zajmują dużo więcej czasu, a te takie krótsze czasami wystarczy, że 10 razy naczytam i pamiętam. Atmosfera jest świetna od samego początku i tutaj absolutnie nie było żadnych jakichś takich złych wspomnień. A z kim się najlepiej pracuje? No to jest trudne pytanie, bo z każdym jakby inna jest relacja. Na pewno bardzo dobrze mi się pracuje z Tomkiem Detkiem, z Bartkiem Porczykiem, ale też dziewczyny i Julka Pietrucha i Karolina Piechota też są świetne. I wydaje mi się, że akurat z każdą jedną tą postacią mam jakiś indywidualną relację i dobrze się pracuje. No tak prywatnie to bardziej myślę pod kątem mojego synka, więc on będzie miał 23. No to tak sobie myślę, no chciałabym być mądrą, fajną, spełnioną mamą, aktywną. A jako aktorkę no sobie chyba bardziej siebie wyobrażam w teatrze. Wyobrażam sobie siebie w garderobie, jak się maluję, przygotowuję do spektaklu. Jeszcze wcześniej chciałam być dentystką. A teraz, jakbym sobie mogła wyobrazić, to może bym była nauczycielem jogi, albo na przykład psychologiem. Kto wie? No, czyli to zależy od tego, ile mam scen w ciągu dnia. Zwykle zaczyna się o 7 rano make-upem, gdzie przygadujemy teksty, później idę do garderoby, przebieramy się, pijemy jakąś kawę, przygotowujemy światło i scenografię do tego, żeby i wyznaczamy sobie ścieżki. No i albo jestem od rana do wieczora, albo czasami bywa tak, że mam jedną scenę, czasami bywa, że mam 4 sceny w ciągu dnia, no i pracujemy. Chyba Zouza. Zouza, ale to ze względu na to, że chyba te takie czarne charaktery są ciekawsze do kreowania i można tam więcej sobie pokombinować. Kura domowa, tak jak w przypadku na przykład Róży, która gdzieś ma swoje piekiełko domowe i w której życiu się toczą jakieś dramaty takie bardziej nieoficjalne, ale właśnie w tym małym zaciszu, no to też nie jest zła opcja. Na pewno jakoś jestem mało konfliktowa, mam swoje pasje, kocham to, co robię, staram się żyć w zgodzie ze sobą, mam jakieś takie zapotrzebowanie w życiu na harmonię. Droga mi jest przyjaźń, miłość, także dosyć sporo tego jest. Ostatnio bardzo mi się podoba postać pani Jadzi. Bardzo podoba mi się aktorka, która to odgrywa i relacja tam właśnie wyjdata z panią Jadzią. Lubię też Pinokia, ale też ze względu na grę Wienia, który wnosi dużo świeżości do serialu. Zapraszam Państwa serdecznie do oglądania naszego serialu. Pozdrawiam, Magda Pruczyniewicz.